Siemaneczko, wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w kolejnym odcinku openingowym Skrzyń Paladinsa. Słuchajcie, trochę będzie otwierania, ponieważ dosłownie nagrywam, z tego co wiadomo, mi przynajmniej, że akurat gdy nagrywam ten odcinek, to już powinno być następnego dnia wprowadzony patch z troszeczkę innym systemem, gdzie już nie będziemy mieli okazji otwarcia treasure chestu. Tych oczywiście skrzyń nie będzie i nie będzie tak samo z radio chestami. My oczywiście potwieramy tak na pamiątkę, oczywiście, żeby nie było radiantów i treasure. Treasurów akurat nie będziemy otwierali zbytnio dużo, po prostu otworzymy sobie tylko jedno, ponieważ po co będę marnować tak strasznie dużo tych skrzyń treasure chestów, w szczególności, że zyskamy z tego, po tych wszelkich informacjach, no jednak tylko gold, ale może się przydać razie W na przyszłość. A ja jeszcze oczywiście wam pokażę na dowód, ile mieliśmy łapek pod ostatnim odcinkiem. Mieliśmy 33, więc tym razem wyjątkowo zrobimy coś takiego, że będzie po przekroczeniu pewnego progu. Tym razem tutaj 30 zostało przekroczone, więc mamy do otwarcia w sumie 6 radia chestów. Prócz tego sobie otworzymy jednego treasure chesta rektową i tutaj chyba kupimy sobie dwa razy. No i aż 9 gold chestów. 9 gold chestów. Chyba to będzie jeden z najciekawszych openingów, bo gold chestów aż tylu chyba nie miałem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc będzie co otwierać. Także rozpoczynamy. Oczywiście pewnie komentarze będą tam było wspominane o tym, że już przestałem gadać. Także zacznijmy od treasure chestów już tak od razu. Tak już na pożegnanie. Tak, Adruxusa, czemu by nie? Czy będzie jakaś dziesiątka? Oczywiście nie. Ale cztery akurat karty ulepszone. Może jeszcze tak pogram Adruxusem akurat z tymi ulepszonymi akurat kartami. Widzę, że pod akurat ammo, którego już będzie generowane. Mamy jeszcze pod przekorę. Inwersja, no i jeszcze szybkość ruchu po przekorze. No tak to tak czy siak. Tak, chwila, moment. Czy mi się wydawało, że... Nie, dobra, bo już mi się wydawało, że 2,5, a przecież zapomniałem, że tu koszt jest 7,5. Także otwieramy. 6 skrzyń mamy do otwarcia. Także let's do this. Pierwsza skrzynka. Może troszeczkę będzie to bezsensowna, ale jak już mam to zrobić, to mam to i tak trzeba zrobić. Jakbym miał powtóreczki, to jeszcze wtedy mogłoby to mi jeszcze bardziej opłacić. Po tradycji kontroli tłumu mamy tutaj Sky, Eevee i Makoła. Druga skrzynia. Strixlex, Fernando i żadna nie jest ulepszona. Trzecia skrzynia. No epic card, tutaj ja bym tak trochę tak ten tego kamuflażu Strixa tylko ulepszona. Czwarta. Jedna tylko karta ulepszona, Groovera pod cooldown rozkwitu. Piąta. Nie wiem, co nawet będzie się rozgadywać, bo przy nowym systemie i tak już to dla mnie nie będzie miało wielkiego znaczenia. Tutaj mamy na Strixa znowu i to jeszcze po raz kolejny pod kamuflaż. No i ostatnia skrzynia. Może tylko tak po prostu pogram sobie na luzie i tyle. No i proszę, jeszcze do legendarki, tak jeszcze na pamiątkę, jeszcze ulepszona, to jeszcze pod tą, którą raz po raz coś tam używam, ale już tak czy siak. Nie będzie nawet już to zbytnio potrzebne. No to treasure chest i radia chest załatwione już tak napamiątkowo. Możecie jakby co zniczę z miastami dla tych skrzyń. Ale tak czy siak. Słuchajcie, rozpoczynamy te chyba najważniejsze skrzynki. Czyli chyba zaczniemy od rektowej, wiecie? Chyba zaczniemy od rektowej. Wyjątkowo jakoś. Gold będzie takim ostatnim, bo to najwięcej troszeczkę będzie zabawy. Rektowa chyba. A dla mnie najważniejsze będą chyba skiny do broni, bo jakoś do sperły nie za bardzo jakoś mnie korci.
No dobra, mamy do otwarcia dwa razy, pewnie na next opening zrobimy kolejne dwa, albo po prostu sobie już odpuścimy. Dobra, czas otwierać. Uwaga. No. No proszę, do Lexa i to jeszcze akurat została wprowadzona. No dobra, no to mi się akurat poszczęściło, chociaż szkoda, że Lexa tak średnio trochę nie gram. No ale dobra, niech będzie, no przynajmniej zawsze coś. Jakbym miał trochę więcej pewnie tych kryształków, to bym może i nawet jeszcze wszystkie bym się jeszcze pokusił, ale może jak kiedyś wróci. Nie wiem, czy podobnej cenie. Jakby była za nawet za mniejsze jeszcze kryształki, to może nawet jeszcze bym się nawet więcej pokusił. No ale niestety A4 nie będę się z tym bawił. Może przyda się na przyszłość. Otwieramy kolejną i uwaga. To będzie do... Karabinek dla Tyry. No Tyry akurat jeszcze spoko. Akurat nią trochę gram. Zobaczmy sobie od razu, bo do Lexa akurat nie miałem okazji. A w sumie w gameplayu, jak będzie jakaś okazja zagrać Lexa lub Tyrą, to może nawet wam to zaprezentuję. Nie bez spoko wyglądają, jeszcze zobaczymy u Tyrę. To wygląda. Nawet spoko, nawet widziałem na turniejowych, jak ludzie nawet tym grali. Mogło się podobać. Dobra. Rektowe dwa kolejne mam już sobie przygotowane. Do w razie czego na gameplay pewnie sobie jakieś przygotujemy. No ale teraz czas na Golchesty. I ciekawe czy faktycznie czy ta gwarantowana skórka epicka za otwarcie dwóch to jest prawda. Wydaje mi się, że tak, tak ci się. Dobra. Dość gadania, czas otwierać. 9 Golchestów mamy do otwarcia. Oj fajnie. No nie, dlaczego ja dostałem akurat emotkę? God damn it. Dobra, do modzi akurat nie mam, czemu by nie. Otwieramy nexta. To będzie? No i proszę. Słyszałem, że sporo osób trafiało akurat ten skin, nie wiem czy to jest przypadek, tak czy siak. Nice. To chyba będzie kolejny skin do grania na jakiś odcinek. Aż wiecie co, aż zobaczę. Gdzie jest Wiktorek? Zobaczmy ten skin. Bo no na PTS-ie tak to trochę tak mi się różni. Najbardziej szkoda, że nie ma tu tego zielonego, bo widzieliście pewnie na grafice było to widoczne. A tutaj tak trochę nie za bardzo, ale dobra. Jest plus, bo... To jest kolejny skin dla Wiktora u mnie. Akurat. No na Pickiej to raczej wątpię, że mi się uda trafić. Chociaż... Kto wie. Ale może coś innego nam się trafi. Już lecimy. Poczturmowca dostałem. No dobra. Ciekawe czy mogłem to normalnie zdobyć. Dobra, nie będę tego raczej dodawał. Chociaż, dobra, żeby nie było. Czasami może się bugować. Nie chcę za bardzo ryzykować. Lecimy dalej. Do Baka. A czy tego skinu ja już nie miałem wcześniej może? Nie jestem do końca pewny. No ale dobra. Do Baka akurat nie zaszkodzi jeden. Jakiś przynajmniej. Kolejny. Bagnisty kostur. To jeszcze te zielone do Eevee. A zobaczę w sumie tak z ciekawości. Ja mam akurat chyba... Nie. A nie, mam jednak ten. Dobrze, że nie zapamiętałem. No ale zielony na pewno też całkiem spoko. No dobra. Będzie kolejny akurat skill do ogrywania. Pewnie na live'ach, coś czuję. Do Cassie. O, czyli do Cassie. To jest akurat fajne. To jest bardzo fajne. Spoko. Ale też czułem, że trafi mi się jakiś chibi do w tym openingu i jednak miałem rację.
To jeszcze świąteczne, więc to naprawdę świetnie, co się trafiło. A ciekawe, czy to się na tym skoczy. Trzy życzenia. To jest najlepszego gracza. I to jest chyba uzupełnienie do... Jinowej Ying. Bo ja mam normalnie... emotka, ale Envy Pose'a jeszcze nie mam. Więc to jest uzupełnienie akurat tego. Przedostatni gold chest. Chibi do baka. Drugi chibi. No proszę. Ale do baka to akurat nie wiem, czy mi się to uda nawet grywać tak często. No i ostatni gold chest. I chibi do Tyre, czyli trzy chibi mamy. O, no dobra. Bo Tyre akurat trafił mi się nie dość z skin z Rekta, to jeszcze spray jeszcze na dodatek. Zobaczyłem akurat do Tyre, ile jest pokazane, proszę. Całkiem fajnie wygląda. No ale na plus, na pewno spory plus, jak na ten opening. Ten w ogóle skin trochę aż mnie zaskoczył. Myślałem, że ja ten w ogóle mam nie na kinie. W sumie u niego już praktycznie mam wszystko, oprócz tego. Nie mam tylko tej limitowanej i nie mam jeszcze... Heliosa, tego pierwszego. No ale tak czy siak. Dobra, słuchajcie ludziska, to jak na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się opening ten spodobał. A, no i oczywiście, łapki oczywiście obowiązkowo, bo to od was zależy, ile będzie skrzyk. Tylko teraz właśnie, ha! Teraz to będzie problem. Bo teraz Radiant Chestów nie będzie, nie będzie 300 Chestów. I co teraz? To już zrobimy najwyżej na najbliższy odcinek. Jak wszystkiego się dowiem, bo może okaże, że ten gold się przyda na coś innego. A co konkretnie, to już się dowiemy po wprowadzeniu patcha albo później. Na pewno po wprowadzeniu patcha nie zrobimy na pewno kolejnego openinga, chyba że diamentowego plus pewnie może coś. Co konkretnie, zobaczymy. Mogłem w sumie te gold chesty zostawić sobie na next opening z tymi diamentowymi. Ale sobie już to odpuścimy. Po prostu zobaczymy, co będzie później. No ale tak czy siak łapki muszą być, tak czy siak. No i to tyle. Trzymajcie się mocno. Na razie. Cześć.